Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Dariusz Dereń, reprezentuję hodowlę Kozady Nasiona. Byli już Państwo oglądać nasze pszenice, Sonergy, Flavor. Na pewno widzieli Państwo naszą odmianę Chianti, a ja chciałbym tutaj kilka słów powiedzieć o naszych rzepakach. Szanowni Państwo, stoicie przy odmianie Memorii. Mamy tutaj trzy odmiany, które chcemy Państwu zaprezentować. Pierwsza właśnie odmiana Memorii, druga odmiana Sidoni i trzecia odmiana populacyjna Zekari. Pierwsze dwie są odmianami mieszańcowymi, ponieważ nasza hodowla idzie dwutorowo. Rozwija zarówno hodowlę odmian mieszańcowych, jak i hodowlę odmian populacyjnych, których przykładem jest odmiana Zekari, ale o tym za chwileczkę. Szanowni Państwo, odmiana Memorii, jak zobaczycie, tutaj na przekroju mamy wiele odmian z różnych hodowli. Wygląda bardzo okazale i taka jest jej natura, tej odmiany. Jeżeli chodzi o wigor początkowy jesienny, ma bardzo dobry. Z racji tego buduje fajne, takie okazałe rozety już na jesieni. I z tego też powodu silnego wzrostu może być siana nieco później. Dlatego zalecamy nawet taki lekko opóźniony termin siewu. Również start wiosenny ma bardzo dobry. No i w trakcie sezonu wegetacyjnego widzimy, że buduje taką naprawdę sporą masę. Ta miąższość warstwy łuszczyn jest tutaj bardzo okazała. Ale już termin kwitnienia ma lekko opóźniony, bo jest to odmiana średnio z grupy średnio późnej. Z racji tego, że kwitnie nieco później, ma mniejszą tendencję do narażenia na przymrozki wiosenne. Z racji tego w tym roku chociażby te przymrozki wiele wczesnych odmian uszkodziły, a odmianę Memorii i te wszystkie późniejsze odmiany zostały. Dlatego tutaj nie widać na tej odmianie chociażby żadnych uszkodzeń przymrozkowych. Szanowni Państwo, jeżeli dodamy do tego bardzo dobrą zimotrwałość odmiany, tak, bo odmiana sprzedawana jest zarówno na Białorusi, na Ukrainie, a w tych krajach, gdzie ta zima jest naprawdę troszeczkę bardziej ciężka, no to mamy doskonałą odmianę. Doskonałą odmianę też ze względu na wysoką odporność na choroby. Sucha znilizna kapustnych, wirus żółtaczki rzepy to są najwyższe polowe odporności, jakie odmiany mogą uzyskać. Najważniejszy jest jednak, Szanowni Państwo, plon. Jak tutaj zobaczycie na mapkę z wynikami plonowania z doświadczeń rejestrowych, są naprawdę imponujące, zawsze powyżej wzorca, a przede wszystkim jest tutaj ważna taka stabilność plonowania odmiany Memorii na przestrzeni lat i to nie tylko w doświadczeniach, ale również na polach produkcyjnych. Jeżeli chodzi o doświadczenia, odmiana Memorii była w doświadczeniach w kombinacie rolnym, chociażby w Kietrzu, tutaj w naszej okolicy, czy w Top Farmsie w Głubczycach na Poletkach, gdzie zajęła w ubiegłym roku pierwsze miejsce spośród wszystkich odmian, które były prezentowane. W kombinacie rolnym Kietrzu miała drugie miejsce, co też myślę, że świadczy przede wszystkim o bardzo dużych możliwościach plonotwórczych odmian. Co też ważne, mamy, wiadomo, gleby są dobre, niektóre są słabsze. Odmiana nadaje się praktycznie na wszystkie stanowiska glebowe. Z racji właśnie tego swojego takiego mocnego charakteru wzrostu. Więc również i na tych słabych stanowiskach bardzo dobrze sobie poradzi. No a na tych dobrych oczywiście też. Szanowni Państwo, możemy, zobaczcie sami, jak duża jest ta warstwa, miąższość warstwy łuszczyn. A na zdjęciu możecie też zobaczyć, to jest zdjęcie przysłane od jednego z naszych klientów, od rolników, jak wygląda system korzeniowy tej odmiany. Myślę, że to jest też kluczowe w powodzeniu właśnie i dużym potencjale plonowania. Ten bardzo głęboko sięgający system korzeniowy, powodujący, że odmiana no, ma taki swój bardzo duży potencjał i ma możliwości nawet w tych trudniejszych warunkach, gdy przyjdzie susza, pociągnąć wodę z głębszych warstw gleby. Także naprawdę polecam zapamiętać odmianę Memorii. Zresztą jest to takie nasze hasło przy odmianie Memorii, że rzepak, który zapamiętasz.